Hej, 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 siemaneczko, z tej strony Maciur, kłaniam wam swą buźkę, po samą kuśkę, kochani. I witam, witam w kolejnym horyzoncie, w którym to będziemy sobie tutaj badać tajemnicę jakiegoś kotła. Ja wam pokażę tutaj może to, jak wygląda to zadanko. Mamy to tutaj, w takich pobocznych zadaniach to jest w sumie. Kocioł Sigma się to nazywa. Zbadaj kocioł i odkryj jego tajemnicę, czyli prosty cel. Ale co mnie tutaj podkusiło, dostajemy 4000 punktów doświadczenia plus jedną jakąś dominację Sigma, nie wiem co to jest. No i jeden punkt umiejętności. I to jest bardzo ważne dla mnie, bo mamy tych punktów malutko. A teraz, żeby zebrać punkt, to musimy 20 tysięcy punktów doświadczenia nazbierać. I zobaczcie, jak ten kocioł tutaj jest strzeżony, wejście do tego kotła. Tutaj mamy, kurde, pełno maszyn, złomiarze, pełno czujek. Tak więc przywołujmy, myślę sobie, ich tutaj. Wykończmy ich po cichutku. Może, żeby się nie bić tu z wszystkimi naraz, bo może być nieciekawie. Tutaj za plecami nikogo nie mamy. Tak więc rozwalamy ich po kolei, myślę. Tutaj jeden czujek podbieg. To musi być kocioł, o którym mówiła Dral. Musi być sposób na wejście. Jaki? No, ta czujka już tutaj coś podejrzewa. Zginęła inna czujka, ta już tutaj przyszła. Sprawdzić. Chodź, panie złomiarz, chodź. Powiem wam, kurde, te złomiarze są lepsze do zabijania jak te czujki pieprzone. Mniej mi krwi psują. Czujki to od razu się, kurde, rzucają do ataku jak wściekłe. Parcie się zgubiła nas już. Takie mamy ciuchy teraz, panie czujek. Zdążyliśmy jeszcze. Super. No, ale tutaj coś nas już atakuje. A, kurde, złomiarz. Do widzenia, panie złomiarz. No i dobra, oczyściliśmy sobie tutaj teren. Te zielone przeszukam, standardowo. Zwój jakiś, zawsze się przyda. No, idź, Aloy. No i badajmy, badajmy ten kocioł, kochani, bo pierwszy nasz kocioł. Tutaj jest jakiś, kurde, Indoor sobie biega. Ale drzwi. Tylko jak je otworzyć? A tak, ale chciałem, kurde, powiem wam, ptaka. Zobaczcie się. Ptaka chyba nie zbierzemy, ale w dupie mam ptaka. Otwierajmy, kurde, kocioł. Dominujemy drzwi, kurde, o co tu chodzi? Patrzcie się, jak to wygląda. Wow, gdzie my wchodzimy? Kurde, całkiem inne klimaty się tutaj nam zrobiły teraz. Science fiction jakiś. No, no, no. Może inne jakieś potwory tu spotkamy. Nikogo tutaj nie widać, nie słychać. Zejdź na dół, no to idziemy. Kurde, te skoki od niej to szalone jakieś. Kurde, patrz jak to wygląda. Normalnie jakby to obcy zrobił. Metal, światło. Jakby wszystko wokół było częścią jakiejś wielkiej maszyny. Dokładnie. Ale kto ją zbudował? Bracia Wachowscy. Wygląda to na robotę Wachowskich, wam powiem. No, ostrożnie, Aloy. To jakieś przejścia szalone. To wygląda jak trójkątna rura. Czemu służyła? Zbadaj kocioł. Dalej mamy taki cel. Tutaj mamy czujka. Podbiegnijmy do niego i szybko. No kurde, czemu ona nie robi tego ataku? Wkurza mnie to niekiedy, wiecie? Bo ja robię szybko, cichy atak, ale ona ma to w dupie, nie robi go. Ale dobra, nie beczmy. Idźmy dalej. Nic się nie stało takiego. Trochę energii nam zdjęła i tyle. To musiało transportować elementy. Tylko gdzie? Tutaj mamy jakieś grzyby, co to jest? Aha, do leczenia służące. No kurde, tutaj jest trochę tych czujek, powiem wam. Jedna, druga tutaj łazi. No idź, idź, co się tak zawiesiłaś? Walczymy z nimi, czy co robimy? Nie wiem nawet, co my tu mamy robić. No, no myślę, że je sobie rozwalimy. Nie będę się tu z nimi bawił jakoś. Dobra, i on, co teraz?
Tak jest. Tam tylko dobić. I mamy teraz tutaj czyściutko, możemy się porozglądać na spokojnie. Jesteśmy w całkiem nowym miejscu, nie wiemy o co tu chodzi w ogóle. Ale zobaczcie jak to wygląda, kurde, zajebiście wam powiem. Tutaj mamy jakieś przejście. Ciśnijmy, ciśnijmy. No, tutaj już wracamy do takich normalnych klimatów. Ciekawe, czy to jest tak wmontowane w te góry, widzicie? No, ta cywilizacja, co tutaj była przed nimi, to powiem wam, kurde, nieźle, nieźle tutaj była posunięta do przodu. Ci znowu są zacofani i strasznie wierzą w sztuczną inteligencję, kurcze. Jakiś skaner się odezwał, czy już, kurde, zrobili z tego jakąś świętą matkę. No, ale dobra, badajmy, badajmy ten kocioł dalej tutaj. Tu możemy iść? Nie. Chyba do góry. Tak jest. Podświetla się nam nawet to na żółto. To czego możemy się złapać. No, co nas tutaj czeka? Przykucnijmy może. No jasne, już tam widać, kurde. Nie, myślałem, że to czujka, to jakieś gówno tutaj. To coś obok przerwy. Ciekawe, co robi. Myślałem, że to jest czujka, wam powiem. Przytrzymaj, aby zdominować. Dominujmy zatem. O, to przydatne. Aha, i taki mostek nam to robi. No to fajnie. A tutaj co mamy? Skrzynia, o! Dobrze wiedzieć, że tak tu wyglądają skrzynie. Dobra, nie ma innej drogi, tutaj musimy iść. Kurczę, ale epicko, epicko to tu wygląda, wam powiem. No, bo nic nie widzę. Na razie nikogo też nie widać, żadnych przeciwników, tak więc przyspieszmy trochę. Tutaj. Znowu dominacja drzwi. Ciekawe, czemu to tak nazwali, dominowanie. Dominować można zwierzęta, a nie drzwi, ale dobra, mniejsza o to. Patrzcie się. Jakie łapy, widzicie to? Tutaj. No kurde, Matrix wam powiem, wachowcy jak nic. Tutaj mamy skrzyneczkę. Te latające maszyny transportują elementy. Może i mnie gdzieś zabiorą. O, to ciekawe, może musimy się czegoś złapać, właśnie. Tutaj są, widzicie? Takie żółte te drabinki jakby. Poczekajmy na następną. Jest, złapała się. Mogę tego zaraz żałować. No i co? Więc to prawda. Tu są budowane maszyny. Czemu? Się przez kogo? Ja nie wiem, mamy się puścić? To musi być serce tego wszystkiego. Jak się dostać do środka? Bo będziemy tak w koło jeździć, może się musimy gdzieś puścić w odpowiednim momencie. Na razie jadę tam, gdzie ona jedzie i tyle. Tam już coś łazi pod nami. Tutaj następne widzę już takie do łapania się. No, gdzie dojedziemy? Zajechałam tak daleko, jak się dało. No i fajnie. Są tu jacyś przeciwnicy? Nie widać. O nie, łazi tam już coś. Co to jest? A to jest jakiś wywietnik. Zejdź na półkę. A ja na razie nie chcę schodzić. Ja bym chciał przeskoczyć tam dalej, wam powiem. O, i tak spadła sama i tak. A dobra, możemy zawsze wrócić sobie tam na górę. Tutaj coś znajdziemy ciekawego? Nic. Dobra, wyłaź stąd. Ciemno jak w dupie tutaj jest, wam powiem. Pewnie musimy wskoczyć na to gówno, co tu jeździ. Chyba stąd. Tak obstawiam. Tutaj mamy taką półeczkę fajną. O, teraz. Złapała się? Złapała się.
Puść się. O, jesteśmy na drugiej stronie. Fajnie. Co to chodzi tutaj? Co to jest? Czujka, kurde. Tylko jedna jest? Nie, więcej ich tu jest. Ale wydarła mordę, co? Dobra, koniec zabawy. Lecą, kurde, ile ich tu jest, zobaczcie tylko to. A tu jest gdzieś, skąd ona przyszła, kurde. Ja się tutaj kampię, jak głupi. A ona sobie gdzieś zeskoczyła mi na głowę. Dobra, spokojnie, wyluzujemy. Dupsko, opanujemy tureta. A tu ten jest ten krab, pieprzony. Krabołaz, czy coś takiego. Krabołaz, dokładnie. No, kurde, trochę ich tu jest, wam powiem. Dobra, poczujcie. Po następnej czujce. Ale kurde, uciekła. Ale nie widzi nas. Dobra, nie ma sensu. Teraz tu idzie. Maszyny są szybkie. Dobra, zdążyłem. Ona tu podejdzie, a my ją ściągniemy cichym atakiem, mam nadzieję. Ale zauważyła nas prędzej. Ale już jej nie ma. Tego krabopająka, żeby przywołać. Krabopająka, krabołaza, kurde. Idzie tu frajer, dobra. I teraz cyk, kurde, i powalimy go. No i dobijemy go tylko. Patrzcie, on daje 1000 punktów, nie? Na nim można tak sobie farmić, jakby ich więcej łaziło. Postać wymasakra. 1000 punkcików to jest bardzo dużo. Chyba żeśmy tu wszystko rozwalili i wszystkich. Przeszukujmy te zielone gówna. To potem można sprzedawać za fajną kaskę. No, ale musimy gdzieś tam do góry wejść. Iść do rdzenia kotła, kurczę, mamy jakiś cel. No, nie wiem, czy się tutaj nie pogubię zaraz. Tu mamy jakieś wejście do góry. No idź tam, idź. Tu nam pokazuje dalej ten nasz wskaźnik. O, tu mamy ten mostek do zrobienia. No i super. Jeszcze jakieś skrzyneczki, możemy przeszukać ewentualnie. O. Uleczmy się i zbierzmy od razu nowe. Tak jest. Ekologia, ekologia, kochani. Przeszukanko. Tu mamy linę do zjazdu. Hopa. No, tu mamy do góry wejście znowu. Trzeba się rozglądać, bo tutaj jest kurde ciemno. Ale to fajnie się podświetla nam tutaj ta ścieżka. Na razie nie ma problemu, nie ma żadnych kurde rozgałęzień. Tu znowu mostek widzę. Dobra. Przechodzimy gdzieś kurde. W samym sercu.
przeszukaj to. Skrzyneczki nie odmawiam nigdy. No i schodzimy znowu na dół. Szalone miejscówki w tej grze widzę się tutaj pokazują. Gdzie my dojdziemy? Gdzie my dojdziemy? Wow! Tu kolejna skrzyneczka. Na razie tutaj spokój, spokój jakiś panuje. Dobra, jesteśmy w tym rdzeniu, widzicie? Z dominu rdzeń. Wow. No dobra, ale który? Musi być sposób To tak są budowane maszyny. Tkane ze światła. Nadymacz ognisty. O kurde, ja się z tym czymś biłem. Wszędzie tu nadawane są sygnały. I tu czujki. Pięknie. No chodź tu, kurde, gnoju. Dobra. Pościągajmy te czujki, zanim tam zejdziemy na dół. Bo ja nie wiem, czy ten, kurde, gnój się na nas nie rzuci, co tam jest. Widzicie? Ja już się z tym biłem, kurde, to jest przesrane się z tym bić. Powiem wam szczerze. Wow! Kurde, ej, co jest? Czemu ona tak spadła? To jest ten cały nadymacz. Tutaj mamy jakieś wejście do góry. Co to jest? Co tu znajdziemy? Przytrzymaj, aby zdominować znowu. Może zrobimy znowu jakiś mostek. A, dobra. Co dalej? I uwolnimy go. O kurde. Czujki i nadymasz. Niezła kombinacja, wam powiem. Ja porozwalam najpierw te czujki. O kurde. Dobra, uciekajmy. Na dystans, na dystans. Chodź tu. Dobra, czujka z głowy. Ten tu będzie pluł tym ogniem. Patrzcie się na to, ile on energii zabiera. Teraz my. Pięknie. Trzeba go wywracać, wiecie? Jest, udało się go powalić. No ale to nie znaczy, że wygramy jeszcze. No bij go, bij go. Jest, udało się go zaspamować, fajnie. Patrzcie się, jak nam idzie to. Jeszcze raz, wywróć go, wywróć go. Tym razem się nie uda, wiecie? Uciekaj, uciekaj, kurde, uciekaj. Teraz. Jest, leży gnój. Jeszcze jedno uderzenie. I po nim, kurde. Ja wam powiem, że poszło mi fajnie, ale to nie jest wcale taka łatwa walka. Zwój 42% od ognia, kurde, super. No dobra, i co dalej? Zdominuj kocioł. To jest to? Tak, to jest to, ale najpierw wiecie co? Pozbieram sobie tutaj z tych... Nie będę marnowała miejsca. Z tych wszystkich, kurde, czujek zielonych przynajmniej, fanty. Tutaj mamy jeszcze jakąś jedną. Dobra, dominujmy to gówno. Zobaczymy, co się stanie. Informacje o różnych maszynach. To pomoże mi je dominować. O! Będziemy mogli dominować inne maszyny, może.
Zdominowany pierwszy rdzeń. Punkt umiejętności spoko. Dostępna dominacja Sigma. O kurde, widzicie? I teraz piłoząb, żuwacz, lancoruk i złomiarz. I ciekawe, czy my ich będziemy mogli dominować teraz. Aż wejdę sobie w ten notes. Katalog maszyn. Tak jest. Czujka. Biegun. Zobaczmy, co o nich piszą. Dominacje. Kocioł PSI. Mała wścibska jest winna jednostka zwiadowcza. Bla, 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 bla. Ale pisał tam dominacja. Znana. Widzicie? Czyli możemy. Biegun też znana. Tutaj jest ten żuwacz. Teraz możemy go dominować. Tak przynajmniej mi się wydaje. I piło zęba będziemy mogli dominować. Bo tam był piłozęb, gdzieś widziałem. Czy to był złomiarz? Nie, to był złomiarz. Kurde, już myślałem, że piło zęba będziemy mogli dominować. Chociaż tutaj jeszcze mamy maszyny. Piłozęb. No proszę, jest dominacja znana. No kurde. Tutaj jest ten krabołaz. Widzicie? Tego już nie możemy dominować. Jest nieznana dominacja. No i ten nadymacz ognisty. Kurde. Ten to jest masakra. Żyraf. Tego możemy dominować. Tego nawet trzeba dominować. Skażona maszyna. Dominacja niemożliwa. Czyli skażonych maszyn w ogóle nie będziemy mogli dominować. Jeszcze tego gnoja, żeśmy poznali ostatnio. Tego też nie idzie. I skaziciel. I też to jest niemożliwe. Jeszcze żeśmy, zobaczcie, ile maszyn nie poznali. Tutaj w ogóle mamy jakieś ominięte jakby. No ale dobra, kurczę. Super, zobaczmy nasze punkty umiejętności. Mamy 3, o, i będziemy mogli sobie coś wykupić znowu. Tak więc nie wiem, co teraz wziąć, nie wiem. Powiem wam szczerze. Czy iść tutaj dalej w to? Eliminacja dowódcy. Naciśnij R1, aby wykonać cichą eliminację ciężkich, elitarnych ludzi. Ja ich normalnie mam na strzała praktycznie. Tutaj mocne ataki, jak mamy mało energii. Ja bym szedł tutaj w to, wiecie. Muszę wziąć te mocne ramiona, niestety. Żeby przejść sobie do tego. Tak więc wykupmy to. No i zbierajmy tutaj na to. No i dobra. Wyjdźmy stąd. Idź na południk, mamy znowu nasz cel misji głównej. Dzielna roślinka, przydasz się. A my tutaj nic raczej nie zrobimy, żadnego zadanka, ale wiecie co możemy zrobić? Iść kurde zdominować tego piłozęba. Ja bym sobie sprawdził, jak to będzie wyglądać, siedlisko czujek. Znajdźmy gdzieś piłozęba i go kurcze zdominujmy. Taki mam na teraz plan, może się to uda zrobić. Kogoś słychać? Nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Ale olać ich. Jakiś ludzi słyszałem przez chwilę, nie wiem, czy wy to słyszycie. No i co? Jak na złość nie będzie piło zęba pewnie, nigdzie. No nie widać, nie widać. Chcę to wypróbować, wiecie, bo to... Wydaje mi się, że tak powinno to działać, skoro jest znana dominacja teraz. To kurde, jak my będziemy mogli piłozęby dominować, no to ekstra, co? Takiego maciora jak zdominujemy, to kurcze. I ciekawe, czy na nim będziemy mogli jeździć. Normalnie by to było jak z szabloząb, kurde, w tym, Far Cry'u. A gin. Widzicie? Jeszcze dropnął skórkę. Nie, jakiś talizman. Tutaj mamy bieguny. Idźmy sobie bieguna jakiegoś, zdominujmy. Hop. Ale kurde. Nawet nie pierdnął. Jedziemy na piłozęby gdzieś. Zobaczmy, czy jest tu gdzieś jakieś siedlisko tych gnoi. Tutaj są złomiarze, tak? Złomiarze. Tutaj mamy jeszcze jakieś gówno. Zemsta Nora, idź do czerwonych F. A to jest misja główna, wiecie? Dobra, jedziemy szukać piłozęba i tyle. No to zaczynamy.
Ale jak na złość pewnie nie znajdziemy teraz, kurczę, tutaj żadnego gnoja. Ej, ty! Przyszłaś może pomóc? Bo nas tutaj masakrują! Halo, złaź z niego. Zobaczcie, mamy tu jakichś frajerów. Kto was masakruje? Z kim mam mówić? Z tobą? Dzięki słońcu! Pewnie umiesz walczyć, a tego potrzebujemy. Mój durny szef pomylił skrzynię z amunicją. Podpisana dobrze, ale wypchana marszczynem. Bez tego będziemy mieli wielki problem z czujkami. I nie tylko. Pomogę, na ile zdołam. Cieszę się. Potrzeba nam... Alarm! Nadchodzi długonóg! Kto? Skaziciel. Nie, co to jest? Do broni! Do broni! O kurde, co to jest za gówno? Długonóg! Tu jest ten długonóg. Ja pierdziele, ile on energii zabiera. Wow, wow, wow. Gotuj się na sąd! Dawaj te czujki najpierw, kurczę. Zmierzam do celu! No, dawaj go. Pięknie. I spamowanie gnoja. Zabity. Nie był taki znowu trudny. Zabito wszystkie maszyny. Maszyny! Złomiarze! Dobra, opanuj Tureta, gościu. Chowaj się. Złomiarz wygląda na gotowego do walki. Ale nie udało się znowu. Zapołudnik! No, uwaga, uwaga. Ale nam to idzie, co? Zewrzeć szyki dla królewa! Heja! I następny. Do golenia. No i po nich. I co, to wszystko? Ej, kolesie, i co, wyście się tutaj zesrali przed takim czymś? Halo, gdzie oni są? Tutaj musimy przeszukać to jeszcze. Tak. Aha, tego nie mogę podnieść. No ale dobra, dawać mi coś. Widziałem już łowców maszyn, ale nie takich jak ty, pionierko. Uratowałaś nam tyłki. Szefie! Rdzenie zniknęły! Co? Niemożliwe. Chyba, że zabrał je Dirit. Przy pierwszej fali jeden z naszych uciekł. Dirit. Myślałem, że stchórzył. A to jednak złodziej. Nie mógł zajść daleko. Fakt, ale nie damy rady go ścigać. Znajdę go dla was, ale tym razem nie za darmo. To uczciwe. Odzyskaj rdzenie, a dam ci tę część. Dobra, co to za zadanie? Karawana wyruszyła na niebezpieczną wyprawę. Bez odpowiedniej amunicji, bez pomocy skazani są na porażkę. Poziom 10. Daleko to jest stąd? Odznaczę sobie ten kurde cel tutaj, bo mnie będzie denerwował. Śnieg. Cieplej już raczej nie będzie. No i co? Co mamy zrobić? Powiedzcie mi. Zakończyć odcinek chyba, co? Ja idę sobie tutaj do ogniska. Tym zajmiemy się następnym razem. Tak więc cóż, dzięki wielkie za oglądanie. Pierwszy kocioł za nami, kochani. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam wszystkich. Hej, hej.